Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na filmie o kapsule Rymr. Taka oto kapsuła będzie dzisiaj omawiana, ale jeszcze przed. Szwagier Małpa, strona do wymieniania skinów. Jest event, trwa 3 dni jeszcze. Dostajecie dodatkowe pieniądze do wymiany. Jest bonus 4 plus 45% do depozytu. Zaklikacie i wpłacacie. Oczywiście z kodem John, bo wtedy dostajecie ten bonus. Tu oczywiście darmowe 5 dolarów. O, jak se odbierzecie, to dostajecie tutaj listę, kiedy co dostajecie. No i strona nie liczy wlepek. Link w opisie. Pamiętajcie, wszystko co zarobimy zostaje przeznaczone na jeden jeden film. Także będzie się działo, mam nadzieję. Zapraszam do przeglądania strony i jeżeli oferta Wam się podoba, to do korzystania. Rymr. A więc, co ja właściwie mogę powiedzieć o Rymr? O Rymr można powiedzieć następującą rzecz. Spadła se. No i ktoś powie, a w sumie co, takie info jak nie info. Można by było powiedzieć. Ale jeżeli ta tendencja, którą mamy teraz, się podtrzyma, ja mam nadzieję, że się podtrzyma i że będzie się dało dostawać jak najtaniej. Teraz z tego co widzę, to da się je dostawać po 70 groszy, ale gdybym ja miał w nie inwestować, to bym nawet sobie za 66 groszy zrobił buy order i tak czekał, nie? I tak czekał i czekał i czekał. Bo one pewnie w pewnym momencie za 66 groszy po prostu by się kupiły. Więc tu macie opcję. Jak ktoś z was jest bardzo cierpliwy, albo ma, nie wiem, tak rozwalone te pieniądze na koncie, że nie wie za bardzo, co się z nimi może zrobić, to zróbcie sobie buy order za 66 i se czekajcie. Po prostu. Na RMR-ze 2020. Ale dlaczego ja na niego właściwie zwracam uwagę? Ktoś powie, że no, w sumie to nie jest jakiś taki duży spadek, nie? No, to się zgadza. Jednak jest. I. Pamiętacie moją przepowiednię na nowy rok? To już 4 dni minęły, ale jednak. Moja przepowiednia była taka, że RMR w tym roku będzie kosztował złoty 10. I czy kogoś to zdziwiło? No tak. Jednak ja tak jakby mogę to wytłumaczyć. Dla mnie w tym momencie RMR jest już tak odległy. No bo w sensie to już 2 lata mijają tak naprawdę od wydania go, gdzie ciągle on jest otwierany, on jest cały czas drenowany. I to jest trochę tak, że jeżeli otwieranie zostaje na tym samym poziomie, jeżeli otwieranie jest stałe i jakby jest jakiś konkretny supply X, to supply X zmieni się o to otwieranie. I jeżeli to otwieranie zostanie stałe, to ono się zmienia względem supply'a, nie? No to można tak podłożyć. Czy tak jest? Czy tak to działa? Nie wiem, ale patrząc na ogólny popyt RMR, wydaje mi się, że tak, może tak być. Więc po prostu wydaje mi się, że to będzie ten rok, w którym RMR zostanie dodrenowane do tego poziomu. W sensie, że będzie ich tak niewiele, a raczej tak dużo, ale jednak mniej niż teraz, że będą powystawiane za złoty 10. Tak uważam. Wobec tego, jeżeli tak by miało być, to fajnym pomysłem jest dokupienie tego przedmiotu na dołkach. I ja to mówię, 66 groszy, zajebista cena. Jeżeli by się na tyle udało ją spieprzyć. Bo tam dokupowanie ich za 76, to powiedzmy sobie, że to jest skrajny debilizm. W momencie, kiedy za 66 czy tam za 69 można sobie zrobić buy order i po prostu poczekać. Także nie wydaje się to głupie z tej perspektywy. Zobaczymy, jak się skończy rok. Chociaż wydaje mi się, że akurat te RMR są lepsze inwestycje, ale RMR jest stabilną. RMR w tym momencie według mnie jest jedną z najstabilniejszych inwestycji, jakie są. No i ja osobiście, idąc tym tokiem rozumowania, sam sobie kolejki porobiłem na RMR-ze. Zresztą sami przecież wiecie, jak to wygląda u mnie. Już nie będę się o tym rozwodził. Mam kolejki na RMR porobione. Te naklejki mi normalnie na konto wlatują. I jakoś to funkcjonuje, jakoś to śmiga. Nie jestem z tego powodu jakoś bardzo załamany, ani jakoś bardzo niesamowicie ucieszony. W każdym razie wydaje mi się, że jeżeli chcecie sobie zatrzymać pieniądze na koncie,
Nie wiem, żeby wam ich inflacja najadła, czy cokolwiek. O nie. To ja na waszym miejscu sobie po prostu zrobię tego Biordera na legendy i tyle. Jak one wlecą na konto, to spoko, a w przyszłości czeka je tylko i wyłącznie wzrost. Bardzo powolny. To nie jest to samo, co na Sztokholmie. Raczej się to na Hermerze nigdy nie wydarzy. Nie mówię, nie porównuję kapsuł do kapsuł, tylko teraz na przykład te naklejki, jak mówi Wister i tak dalej, no to powiedzmy sobie, że to jest przepaść i nie ma w ogóle mowy o czymś takim. Ale jednak, jeżeli jakieś wzrosty miałyby się wydarzyć, to wydaje mi się, że no, w perspektywie długoterminowej to się po prostu to jest możliwe. O, w ten sposób powiedzmy sobie. To by było na tyle. Chyba zamówienia. Możemy jeszcze w teorii popatrzeć na te kapsuły, które właściwie się zrównały ceną, gdzie prenetów jest 34 tysiące na rynku. Co już jasno nam mówi, że ten supply się kurczy. Ja mam wystawione gdzieś tam, a to jest nieważne w sumie. To powiedzmy sobie 70 kapsuł, to gdzieś tam może nawet zginąć na koncie, gdzie u mnie takie rzeczy często giną. Ale też macie ten przykład, gdzie supply powoli, powoli się kurczy. I on będzie malał. Z czasem, wiecie, on pewnie dobije do 50 tysięcy jeszcze, ale on z czasem będzie się kurczył i kurczył. I nawet nie, jak nie w tym roku, to w następnym to już będzie po prostu ten moment, kiedy RMR powinien coś działać. I ja stawiam, to jest. Nie traktujcie tego jako przepowiednia. Po prostu wydaje mi się na ten moment, że RMR za 2 lata, w sensie po tym roku i w następnym, czyli w 2025, nie mówię w styczniu, ale mówię po prostu w 2025 dobije już 2 zł. Tak mi się wydaje. A czy tak będzie, to zobaczymy. To na tyle. Trzymajcie się i hej.